Dzisiaj możemy obejrzeć wystawę, która jest trochę o obiektach prezentowanych na niej, ale trochę też o ludziach. Wystawa jest troszeczkę opowieścią o dawnych wystawach, które organizowano w Gdańsku. Pierwsza odbyła się w 1836 roku, ostatnia w 1911 roku. Wystawę organizowało Towarzystwo Sztuk Pięknych w Gdańsku. To była organizacja, która zrzeszała i kupców, i artystów, i urzędników miejskich, ogólnie ludzi zainteresowanych sztuką, marzycieli, którzy z jednej strony byli zafascynowani postępem, rozwojem przemysłu, z drugiej strony uważali, że ważne jest takie spojrzenie w przeszłość, dbanie o zabytki, no i dbanie też właśnie o taki rozwój duchowy, żeby popularyzować sztukę i stworzyć wystawy dla każdego. Wystawa, którą tu oglądamy, to jest wystawa dla nas, dla naszego zespołu Muzeum Narodowego w Gdańsku, zupełnie wyjątkowa, dlatego że w ten sposób wracamy do korzeni, do początków Gdańskiego Muzeum. Właśnie w roku 1873, dokładnie 150 lat temu, po raz pierwszy muzeum pokazało publiczności własną wystawę. I to jest taki moment, który należy celebrować, bo to są nasze korzenie, stąd Muzeum Narodowe się wzięło. My jesteśmy kontynuatorem Muzeum Miejskiego właśnie tego gdańskiego XIX-wiecznego. Wtedy właśnie ten pomysł, ta idea została przez gdańszczan uświadomiona, że należy tę tradycję artystyczną i dawną, wielką, ale też tę bieżącą, że należy ją dokumentować, należy ją gromadzić i my z tego korzystamy. To jest coś, co nas bardzo cieszy, podobnie jak to, że właściwie po raz pierwszy mieliśmy okazję pokazać w taki systematyczny sposób właśnie tę tradycję artystyczną Gdańska sprzed I wojny światowej.